Klaudyna. Krzysiek. Kamil. Rafał. Przywieźliśmy ze sobą makietę przedstawiającą, jak można podlewać rośliny w czasie suszy, wykorzystując energię odnawialną. Przyjechaliśmy z kadzidła, przywieźliśmy ze sobą ulepszoną wędzarkę. Mobilna pracownia fryzjerska kosmetyczna pod nazwą Szyk. Dużo ogrzebiamy właśnie przy samochodach. Taki projekt sobie wymyśliliśmy właśnie, żeby zniwelować turbodziurę w silnikach doładowanych. Przygotowania trwały bardzo długo. 4-3 tygodnie, to stopniowo wszystko działaliśmy, tak aby powoli wszystko dopracować. Od samego pomysłu spędziło około 2 miesięcy spędziliśmy na tym, nad samą budową około 3 tygodni. Mam ogląd wszystkich projektów jak gdyby od początku. To, co rzuca mi się najbardziej w oczy, to stopień złożoności. Myślę tutaj o pomysłach. One są coraz bardziej kreatywne, one są technicznie coraz lepiej dopracowane. Dlaczego wasz projekt dzisiaj wygrał? Bo ludzie chcą tego. Ludzie potrzebują. Jesteście zestresowani? Przed tym jury będziemy już drugi raz, ale stresujemy się cały czas tak samo. Układ nawadniania, który trafił w konkretny problem, tak? Problem namacalny, organiczny istnieje. Próba rozwiązania. Myślę, że to kierunek jest dobry. Innowacją w naszym projekcie jest to, że gdy jest susza, pobieramy wodę z rzeki do specjalnego zbiornika, który jest schowany w tym budyneczku. Woda wypływa do rowu melioracyjnego i później nawadnia nasze pole. Jak widać, rośnie u nas już owiec. Co się dzieje w momencie, kiedy jest susza i w rzece brakuje wody? Zbiornik jest po to właśnie, żeby tą wodę magazynować. Jestem zadowolona z tego, jak się zaprezentowaliśmy. Wszystko zadziałało tak, jak powinno. W centralnej części zamontowaliśmy bęben. Ten dym zasysa do środka tej wędzarni. Automatyczny programowalny system suszenia ziół i przenośna domowa wędzarnia. W jednym i w drugim przypadku one były technicznie bardzo dopracowane, a po drugie można dostrzec ich realność, jeżeli chodzi o prowadzenie do komercyjnego obrotu. To jest o tyle praktyczne, że to po prostu się ustawia i to samo się wędzi. Po co chodzić cały czas do tej takiej domowej wędzarni, dokładać, pilnować tej temperatury, skoro można zrobić taką, która tą temperaturę sama będzie ustalać, będzie ją trzymać. Zapraszamy do testowania, ale może nie w pomieszczeniu. Znaczy, kiedy sprzedajecie wyroby? Nie powiem, stres był, widać to było po wszystkich u nas przed wejściem, ale po wejściu od razu tam szybka rozmowa z jury. To urządzenie, które służy do suszenia wszelkich rodzajów ziół, także grzybów, przypraw, owoców. Każdy, naprawdę każdy rolnik, ogrodnik, działkowiec będzie mógł, też fan grzybów ubrania oczywiście, może się nadawać w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie sterować całym urządzeniem. Nasze urządzenie ma bardzo ważną jedną cechę. Możemy ustalać każdy parametr. Możemy wymontować bęben i zamontować róż do suszenia grzybów, bądź zamontować haczyki do suszenia innych owoców. Nasza to jest już druga edycja, to już oczywiście trochę mniejszy jest, mniej stresu, trochę śmiechu. Oczywiście komisja znowu nas pozytywnie zaskoczyła. Pozytywnie, oczywiście, że pozytywnie, bo traktuje nas poważnie przede wszystkim, a jednocześnie nie wydziela żadnego stresu. Dużo z tych projektów faktycznie zostało zaprojektowanych i zaprezentowanych w taki sposób, że wydaje się, że mają szansę przebić się na rynek. Oczywiście każdy projekt jeszcze wymaga dalszego dopracowania. Schemat symuluje dom jednorodzinny, ogrzewanie podłogowe, akumulator, pompa. W momencie, gdy zanika nam prąd i ta pompa przestaje działać, obiekt przestaje działać, tak? Te rury nagle się zaczynają kurczyć, tak? Aby temu zapobiec i zwolnić, tak, to jest niebezpieczne, bo mogą pęknąć. Nakieruję was na wady tego rozwiązania, okej? Powiedzcie mi, ile będzie trwało ładowanie tego akumulatora? Nie myślałem, że to tak się potoczy, ale no niestety widać, że nie byli zadowoleni z naszego pomysłu. Pomysł jest bardzo dobry, tylko po prostu potrzebujemy trochę więcej czasu, żeby to policzyć, żeby nadać temu kopa, tak, powera. To ja może powiem tak prostszymi słowami. Silnik podczas ruszenia za mało spalin daje do tej oto turbosprężarki, a nasz system będzie po prostu wspierał to, co wyleci z silnika. Teraz oddaję głos części męskiej jury. Wystąpił pewien problem. Nie otwiera drugiego zaworu.
to projekty są w fazie tak naprawdę bardzo wstępnej, tak? No i nie jestem w stanie też odpowiedzieć na wszystkie pytania. Zbudować innowacyjny projekt to jest jedna rzecz, a umieć go dobrze zaprezentować i go dobrze sprzedać, to jest kolejna niezwykle ważna, o ile nie równie ważna kwestia. Dzisiaj to, co było widoczne, to wiele z tych prezentacji było naprawdę na bardzo dobrym, takim technicznym, PR-owskim poziomie. Gaz jest przenoszony do kompresora, a tam wpompowany do wymiennika ciepła. To jest niesamowite, że trochę więcej czasu i może też te obszary wiejskie, więcej możliwości technicznych do zbudowania ciekawych projektów przełożyło się na takie rozwiązania, które we mnie wzbudziły zaskoczenie, tak w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Koszty związane z uruchomieniem firmy nie są niskie, ale też nie są niemożliwe. Najdroższe przedsięwzięcie naszego projektu to kamper. Mobilna pracownia, którą będziemy się poruszać, ułatwi nam pracę, ponieważ cały sprzęt będziemy mieli w zasięgu ręki. Została przeprowadzona ankieta, z której wynika, że jest duże zapotrzebowanie i dużo pytań dostaliśmy na temat, czy taki projekt zostanie wdrożony w życie. Dużo stresu było na początku, no ale myślę, że bardzo dobrze poszło. Powiedziałyśmy to, co miałyśmy powiedzieć. Myślimy, że to jest bardzo, naprawdę bardzo dobry pomysł. Kuba jest naszą przykładową kurą. Dzień dobry. Załóżmy, że to jest kura. Montujemy takiej kurze nadajnik. Razem z baterią to będzie pół tej płytki. Także no myślę, że kura sobie poradzi z takim ciężarem. Właśnie nasza kura uciekła poza teren zaznaczony. Jeśli wróci na nasz teren, to przestanie po prostu piszczeć. Jest taki sygnał dźwiękowy. Główna idea, w czym to ma pomagać? To w tym, żeby te kury do kurnika wchodziły, żeby one nie ginęły? Tutaj jest wyświetlacz i wszystko pokazuje. Ile razy po prostu weszła? Ale dana kura czy jakakolwiek kura? Dana kura? Nasza kura. Kuba. Hubert. Mikołaj. Jonathan. Przywieźliśmy solarny pojazd karmiący kury na wolnym wybiegu. Pojazd jest wyposażony w baterie solarne i akumulator. Jesteście elastyczni, jest zamówienie na 200 kur, jesteście w stanie dostosować. To jest nasz czwarty kolega, Oskar. W tej chwili nie porywa. Na usta nałożę błyszczyk, aby nadać świeżości i pomaluję oczy kolorami ziemi. Lubimy, żeby w naszej makiecie krążyła woda. Tutaj jest rów melioracyjny, a tutaj jest główna rzeka. Tak zamotałam, że nie wiem. Wiedzą, co wędzą, będą wiedzieli, co będą jedli. Wyłączcie to, co? Jeździliśmy kilkoma samochodami, ja i koledzy. Zawsze tak jest, że jak chce się zaprezentować, to nie działa. Od razu lot powietrza do twarzy, najważniejszej części ciała. Jeżeli ktoś jest w rodzinie i tak dalej, kto ma jakieś tradycje suszenia i tak dalej, to może sobie spokojnie to wszystko ustawić na swój sposób. Tematy o kotłach i instalacjach nie są nam obce. Czopów, ogniwa pokiera. Tylko pogratulować kreatywności naszej młodzieży i to jest bardzo takie cieszące i dla mnie budujące.